Cześć wszystkim! Witam Was w dniu 21 naszej serii 100 dni do matury 2023. Dzisiaj zobaczymy, jak liczyć granice ciągów. Tutaj króciutki wstępik z tego, co jest w wymaganiach egzaminacyjnych. Jeśli chodzi o poziom rozszerzony, to tutaj należy potrafić liczyć granice, korzystając z następujących własności ciągów. Pierwsza z tych własności to jest takie twierdzenie mówiące nam o tym, że granica takiego ciągu A przez N, gdzie N zbiega do nieskończoności, no a A jest tutaj liczbą rzeczywistą, jest równa 0. I tutaj warto powiedzieć, że każda tak naprawdę taka granica, gdzie mamy A przez N do jakiejś potęgi P i P tak naprawdę jest tutaj różne od 0, po prostu jakieś P dodatnie, to będzie 0. Czyli nawet jeśli mamy na przykład granicę, powiedzmy 5 przez pierwiastek, nie wiem, trzeciego stopnia z n, to też będzie 0, kiedy n zbiega do plus nieskończoności. Czyli to jest pierwsze, co należy wiedzieć. Druga bardzo istotna rzecz to taka, że granica przy n zbiegającym do nieskończoności z pierwiastka n tego stopnia z każdej liczby rzeczywistej, na przykład z 5, jest równa 1. Jeśli chodzi o podpunkt drugi, czyli rozpoznaje zbieżne szeregi geometryczne i oblicza ich sumę, to tym zajmiemy się w innym filmie. Skupmy się jeszcze na tych twierdzeniach o granicach sumy, różnicy, iloczynu i ilorazu ciągów zbieżnych. Tutaj ważne jest to, że chodzi o ciągi zbieżne, czyli nie możemy sobie tych twierdzeń stosować w sytuacji, jeśli na przykład jeden ciąg zbiega do plus nieskończoności, a drugi, już obojętnie do czego, drugi może być zbieżny. Czyli podsumowując, musimy mieć pewność, że obie te granice istnieją i są one liczbowe. Czyli ciąg AN jest ciągiem zbieżnym, czyli granica przy N zbiegającym do nieskończoności z AN jest równa A, gdzie A jest jakąś liczbą rzeczywistą i tak samo w przypadku ciągu BN, czyli ciąg BN zbiega nam do jakiejś liczby B, gdy n zbiega do plus nieskończoności i to B jest właśnie liczbą, czyli na przykład 5, 10, 120, to nie jest istotne. Wtedy wiemy także, że te ciągi AN plus BN, AN minus BN, AN razy BN, no i jeszcze jeśli to BN jest różne od zera, no to także wtedy jeszcze AN przez BN jest zbieżne, no o ile jeszcze dodatkowo to B jest różne od zera. Więc możemy sobie z tych tutaj własności korzystać, z tego twierdzenia o granicach sumy i różnicy ilorazu i iloczynu ciągów zbieżnych tak, że o ile mamy właśnie pewność, że te ciągi są zbieżne. No to przejdźmy do liczenia, zobaczmy jak to wygląda w praktyce. Mamy przygotowane kilka przykładów, spróbujmy je przeliczyć. Jeśli mamy taką sytuację, że mamy wielomian przez wielomian, możemy sobie to przedstawić jako taki przykład, czyli mamy wielomian Wn dzielone przez jakiś wielomian Vn, powiedzmy, no to tak naprawdę ta granica może wynosić tak. Może to być po prostu współczynnik kierunkowy przy najwyższej potędze tego wielomianu Wn oraz przy najwyższej potędze tego wielomianu Vn, o ile stopnie wielomianów są sobie równe, no to wtedy ta granica wynosi, powiedzmy, jakieś a, no to wtedy to a to jest po prostu, niech to będzie małe w przy najwyższej potędze, czyli n dzielone przez vn, czyli te współczynniki przy najwyższych potęgach. Jeśli mamy taką sytuację, że stopień w od n jest niższy niż stopień v od n, czyli stopień licznika jest niższy, czyli po prostu mamy tam wielomian niższego stopnia, ta potęga jest niższa, no to wtedy a równa się 0. A jeśli ten stopień w od n jest wyższy od stopnia v od n, no to wtedy to nasze a jest równe nieskończoność. I tutaj czy plus, czy minus, to już będzie zależeć od tego, jaki jest współczynnik kierunkowy przy tej najwyższej potędze tego licznika. Ok, to taki krótki wstępik. Oczywiście nie musicie tego znać na pamięć. Można to w każdym momencie liczyć. I w jaki sposób liczymy? Zwykle jest tak, że albo wyłączamy najwyższą potęgę z licznika i z mianownika przed nawias, albo dzielimy przez najwyższą potęgę, po prostu n w najwyższej potędze. My sobie postąpimy w ten sposób, że podzielimy sobie w tym przypadku przez n do trzeciej, bo zauważam, że mam n do trzeciej i w liczniku i w mianowniku, więc przez to n do trzeciej sobie podzielę. Czyli mam 8n do trzeciej przez n do trzeciej minus 10n kwadrat przez n do trzeciej plus n przez n do trzeciej. I to wszystko sobie dzielę przez 1 przez n do trzeciej minus 8n przez n do trzeciej minus 10n do trzeciej przez n do trzeciej. No i wtedy to, co mogę, to sobie tutaj skracam i mi zostaje granica przy n zbiegającym do plus nieskończoności z
8 minus 10 przez n plus 1 przez n kwadrat dzielone przez 1 przez n do trzeciej minus 8 przez n kwadrat minus 10. No i teraz to, co zauważam, to że minus 10 przez n zbiega do zera, kiedy n zbiega do plus nieskończoności. 1 przez n kwadrat tak samo zbiega do zera. 1 przez n do trzeciej też, no i minus 8 przez n kwadrat także zbiega do zera. I to, co mi zostało, to 8 przez minus 10, czyli minus 4 piąte. No i to jest odpowiedź w tym zadaniu. Oczywiście moglibyśmy to zrobić też w ten sposób, że wyłączylibyśmy najwyższą potęgę w liczniku i w mianowniku, no i później to skrócili. Zobaczmy kolejny przykład. No tutaj mamy ten pierwiastek, no ale my zawsze możemy sobie pod tym pierwiastkiem wyłączyć przed nawias n kwadrat, czyli tą najwyższą potęgę. I to, co nam zostaje, to będzie 1 plus 3n przez n kwadrat, czyli 3 przez n pod pierwiastkiem. No i teraz zauważam, że ja mogę sobie rozdzielić to na dwa pierwiastki. Jest pierwiastek z n kwadrat razy 1 plus 3 przez n dzielone przez n. No i teraz zwracam uwagę, że pierwiastek z n kwadrat to jest nic innego jak wartość bezwzględna z n. Ale skoro to nasze n, no jest to w ogóle ciąg, tak? Więc n musi być naturalny dodatni, ale skoro to n zbiega do plus nieskończoności, to no tą wartość bezwzględną możemy sobie opuścić i zostaje nam po prostu n. Czyli wartość bezwzględna z n równa się n. I tutaj tak. To są ciągi, więc rzeczywiście tutaj ta sytuacja, że opuszczamy sobie tą wartość bezwzględną w taki sposób, jest dość naturalna, no bo wiemy, że n musi być większy bądź równy od 1, ale w sytuacji, jeśli będziemy mieć na przykład granicę funkcji i to x będzie mogło zbiegać do plus nieskończoności, ale będzie mogło także zbiegać do minus nieskończoności, to wtedy przy opuszczaniu właśnie tej wartości bezwzględnej musi się pojawić ten minus, czy też właśnie kiedy sobie będziemy wyłączać na przykład x kwadrat wtedy przed nawias pod tym pierwiastkiem, później opuszczać tutaj ten pierwiastek, no to musimy pamiętać o tym, żeby właśnie zwrócić uwagę na ten znak. No okej, no ale tutaj z tym nie ma problemu, raczej już to jest jasne, czyli zostanie nam n, no i tutaj będzie pierwiastek z 1 plus 3 przez n. No i to n się nam skraca i tak naprawdę zostaje nam po prostu granica z n zbiegającym do plus nieskończoności z pierwiastka 1 plus 3 przez n. No i mamy takie twierdzenie, możemy sobie go tutaj zapisać tak bardzo skrótowo, które nam mówi tyle, że jeśli granica z an jest równa jakiejś a przy n zbiegającym do plus nieskończoności, no to wtedy ta granica z pierwiastka z an jest równa po prostu pierwiastek z a. Czyli to, co sobie możemy tutaj zauważyć, to tyle, że 3 przez n zbiega na przykład do zera, czyli pod tym pierwiastkiem, pod tym pierwiastkiem my mamy po prostu granicę równą 1, czyli to będzie pierwiastek z 1, czyli 1. No i tutaj możemy przejść do kolejnych typów. No i mamy teraz taką granicę z różnicy. I spokojnie można by było sobie pomyśleć, że to żaden problem, bo to będzie po prostu różnica dwóch granic. No i tak by było, gdyby nie to, że wcześniej musimy sprawdzić, czy te granice tak naprawdę są skończone, czy te ciągi są zbieżne. No a my tutaj mamy tak, mamy granicę przy n zbiegającym do nieskończoności z 4n. No to to jest nieskończoność, już jest problem. Mamy granicę z n zbiegającym do nieskończoności z pierwiastek 16n kwadrat plus 5n. No i to także jest nieskończoność plus. Obie są plus nieskończoność, to jest ważne. No i teraz uzyskaliśmy tak naprawdę taką sytuację, że mamy nieskończoność minus nieskończoność. I to jest symbol nieoznaczony. No tutaj niech przypadkiem nikt nie wpadnie na taki pomysł, żeby te nieskończoności odejmować. To jest symbol nieoznaczony. My nie wiemy, ile wynosi nieskończoność minus nieskończoność. Nie wiemy, która z tych nieskończoności jest większa. Może to brzmieć dość absurdalnie, ale tak jest. My nie możemy sobie nieskończoności odejmować. Możemy nieskończoności dodawać, no i nieskończoność plus nieskończoność, to w dalszym ciągu będzie nieskończoność. Jeśli mamy minus nieskończoność, no to w dalszym ciągu to będzie minus nieskończoność, ale nie możemy nieskończoności dwóch odejmować od siebie. Tak samo jak nie możemy na przykład nieskończoności mnożyć przez zero. Tego też nie możemy tutaj robić, w związku z czym my nie wiemy, ile to wyjdzie. Ale jeśli ktoś z Was oglądał film na przykład z granic funkcji, to tam był bardzo podobny przykład i w jaki sposób sobie z takimi przykładami radzimy. Otóż wzorami skróconego mnożenia albo jeśli mamy na przykład ułamki, to sprowadzaniem do wspólnego mianownika. W tym przypadku nie mamy tak naprawdę takich ułamków, więc no nie sprowadzimy sobie do wspólnego mianownika, więc posłużymy się wzorami skróconego mnożenia. No i pamiętajcie, że my tak naprawdę musimy
powinniśmy mnożyć przez sprzężenie. Czyli jeśli mamy na przykład A minus B, no to żeby pomnożyć przez to sprzężenie, to musimy pomnożyć przez A plus B. No i to będzie A kwadrat minus B kwadrat. Ale mogłoby się tak zdarzyć, że na przykład mielibyśmy A minus B, ale tutaj gdzieś by się pojawił pierwiastek trzeciego stopnia. Co by nam sugerowało, że jednak będziemy mieć na przykład A do trzeciej minus B do trzeciej. Albo będziemy mieć na przykład A plus B, no i to by nam sugerowało, że będziemy mieć A do trzeciej plus B do trzeciej. To wtedy trzeba przemnożyć przez A kwadrat plus AB plus b kwadrat w tym pierwszym przypadku, albo w tym drugim przez a kwadrat minus ab plus b kwadrat właśnie w tym drugim. Czyli tutaj to jest taka jakby metoda. Ona nam ułatwia właśnie liczenie tych granic. No to spróbujmy. Skoro musimy przemnożyć, uwaga, musimy tak naprawdę przemnożyć i licznik, i mianownik przez to samo, żeby przypadkiem nie zmienić wartości tego ciągu, w związku z czym przemnażam sobie, czyli mam tak 4n minus pierwiastek z 16n kwadrat plus 5n i to sobie mnożę przez 4n, dodać pierwiastek z 16n kwadrat plus 5n. No i dzielę też przez to samo, czyli przez 4n plus pierwiastek z 16n kwadrat plus 5n. Tak, czyli pomnożyłam i podzieliłam przez to samo. No i teraz sobie to liczę. Czyli mam granicę z n zbiegającym do nieskończoności z 4n do kwadratu minus pierwiastek z 16n kwadrat plus 5n. I to także do kwadratu. Przez 4n dodać pierwiastek z, i tutaj sobie n kwadrat wyłączę i będę mieć 16 dodać 5 przez n. No i co uzyskałam? Tutaj uzyskałam 16n kwadrat minus, no i tutaj znowu sobie mogę opuścić ten pierwiastek i zostanie mi 16n kwadrat plus 5n, ale z racji tego, że mamy tutaj ten minus, to tutaj też mi się pojawi minus. No i to sobie dzielę przez 4n dodać, no i tutaj będziemy mieć pierwiastek z n kwadrat, czyli tak naprawdę n, już sobie to omówiliśmy w poprzednim przykładzie, razy pierwiastek z 16 plus 5 przez n. No i zauważam, że 16n kwadrat skraca mi się w tym liczniku, no i mam wtedy granicę z n zbiegającym do nieskończoności z minus 5n dzielone przez, i tutaj sobie mogę n wyłączyć, i będę mieć 4 dodać pierwiastek z 16 plus 5 przez n. No i zauważam, że n się nam skracają i co dostaję? Licznik będzie mi zbiegać do minus piątki. A jeśli chodzi o mianownik, to tak, pod pierwiastkiem to 5 przez n zbiega do 0, czyli cała ta wartość pod pierwiastkiem zbiega do 16, czyli biorę sobie pierwiastek z 16, czyli to jest 4, no a tutaj mam 4, czyli uzyskuję tak naprawdę granicę równą minus 5 przez 4 plus 4, czyli minus 5 ósmych. Przejdźmy do kolejnego przykładu. No i tutaj zauważam, że już jest troszkę trudniej. Ano mianowicie dlatego, że mamy to n w potędze. No i co ja mogę powiedzieć? Po pierwsze, to 27 i to 3 wygląda dość znajomo, więc sobie skorzystajmy z tego, że 27 to jest 3 do trzeciej i od tego sobie zaczniemy. No i tutaj będziemy mieli resztę bez zmian. Czyli uzyskuję granicę z n zbiegającym do plus nieskończoności z 3 do 3n plus 9 minus 7 razy 8 do n przez 3 do 3n plus 1. Czyli uzyskuję granicę z n zbiegającym do plus nieskończoności z... No i tutaj mogę sobie zrobić 3 do 3n razy 3 do 9 dzielone przez 3 do 3n razy 3, no i tutaj będę mieć minus 7 razy i 8 to jest 2 do trzeciej, czyli będę miała 2 do 3n. To się równa. I teraz podzielę sobie i licznik, i mianownik przez 3 do 3n tej. Czyli uzyskam granicę z n zbiegającym do plus nieskończoności z 3 do 3n tej razy 3 do 9, czyli tutaj będę mieć po prostu 3 do 9, bo tamto mi się skróci. Minus 7 razy 2 do 3n przez 3 do 3n, czyli 2 trzecie do 3n. To wszystko sobie dzielę przez po prostu 3. I co ja teraz mogę powiedzieć? To jest własność też, którą sobie poznamy w przyszłym filmie i ona się nam bardzo przyda, ale w sytuacji, jeśli mamy jakieś q do n tej i to q będzie na moduł mniejsze od jedynki, to wtedy wiemy, że to zbiega nam do zera. Tak, czyli każdy taki ułamek będzie zbiegał właśnie do zera. Czyli ostatecznie otrzymujemy 3 do 9 dzielone przez 3, no i to jest 3 po prostu do 8.
Okej, okay, możemy sobie przejść do kolejnych przykładów. Tutaj mamy znowu granicę z n zbiegającym do plus nieskończoności. I teraz też pojawia się tak naprawdę nam różnica. I mamy tak, granicę z 2 do n kwadrat. I to wiemy, że zbiega do plus nieskończoności. Minus, no i tu mamy granicę z 4 n do trzeciej plus 6 dzielone przez 2 do n. No to gdybyśmy sobie policzyli tą granicę, no to ja zauważam, że mogę sobie to wszystko podzielić przez po prostu, no na przykład n. I będę mieć 4n kwadrat plus 6 przez n dzielone przez 2. No to zauważam, że to będzie po prostu plus nieskończoność. Czyli znowu pojawia mi się ta sytuacja, że mam nieskończoność minus nieskończoność. No i tak jak wspomniałam, takim bardzo dobrym pomysłem jest po prostu sprowadzić sobie to do wspólnego mianownika. Albo przemnożyć przez sprzężenie. No ale tutaj nie będziemy przemnażać przez sprzężenie. Nie mamy pierwiastków, więc nie potrzebujemy tego. Ale możemy też zauważyć, że dałoby się nam to po prostu ten drugi ułamek podzielić przez to 2n. Czyli uzyskam granicę przy n zbiegającym do plus nieskończoności z 2n kwadrat minus 4n do trzeciej przez 2n, czyli to będzie minus 2n kwadrat minus 3 przez n. To mi się pięknie skraca, no i zauważam, że to jest minus 3 przez n, czyli tak naprawdę minus 0, czyli 0. Okej, okay. Kolejny przykład jest znowu taki sam, czyli znowu mamy nieskończoność minus nieskończoność, no bo granica z n zbiegającym do plus nieskończoności z n plus 3 przez 3 to jest po prostu plus nieskończoność, no i granica przy n zbiegającym do nieskończoności z n plus 5 przez 4 to jest też nieskończoność. No i tutaj sobie sprowadzimy do wspólnego mianownika i to będzie tak, 4n plus 12 przez 12 minus, no i tutaj mamy 3n plus 15 przez 12, czyli tu sobie przemnożyłam przez 3. No to w takim razie mam granicę z n zbiegającym do nieskończoności z 4n plus 12 minus 3n minus 15 przez 12. No i ostatecznie uzyskuję n minus 3 przez 12, no i tutaj ta granica też będzie równa plus nieskończoność. No i teraz ostatnie zadanie, jest to zadanie maturalne. Mamy obliczyć granicę takiego ciągu. 11n do trzeciej plus 6n plus 5 dzielone przez 6n do trzeciej plus 1 minus 2n kwadrat plus 2n plus 1 dzielone przez 5n kwadrat minus 4. No i tak, tutaj sobie ten ciąg oznaczmy jako an, ten sobie oznaczmy jako bn. No i policzmy sobie najpierw granicę naszego ciągu an, czyli to jest granica przy n zbiegającym do plus nieskończoności z 11n do trzeciej plus 6n plus 5 dzielone przez 6n do trzeciej plus 1. To ja sobie mogę podzielić to przez n do trzeciej i licznik i mianownik i uzyskuję 11 plus 6n przez n do trzeciej, czyli 6 przez n kwadrat plus 5 przez n do trzeciej. I to ma być dzielone przez 6n do trzeciej przez n do trzeciej, czyli 6, dodać 1 przez n do trzeciej. No i zauważam, że plus 6 przez n kwadrat zbiega nam do 0, plus 5 przez n do trzeciej też nam zbiega do 0, no i plus 1 przez n do trzeciej też nam zbiega do 0. Czyli ta granica jest równa 11 szóstych. No i jeśli ta granica ciągu BN też będzie jakaś liczbowa, czyli ten ciąg też będzie zbieżny, no to będę sobie mogła skorzystać z tego twierdzenia o różnicy granic, czyli o granicy różnic, czyli to będzie wtedy różnica granic. Czyli tutaj zauważam, że mam 2n kwadrat plus 2n plus 1 dzielone przez 5n kwadrat minus 4. No i mogę sobie to podzielić przez n kwadrat i licznik i mianownik i uzyskuję 2 plus 2n przez n kwadrat, czyli 2 przez n plus 1 przez n kwadrat. I to będzie dzielone przez 5n kwadrat przez n kwadrat, czyli 5 minus 4 przez n kwadrat. 2 przez n zbiega do 0, 1 przez n kwadrat zbiega do 0, minus 4 przez n kwadrat też zbiega do 0. Czyli uzyskałam granicę 2 piąte. W takim razie ta granica wyjściowa jest równa 11 szóstych minus 2 piąte. No i to sobie sprowadzam do wspólnego mianownika, no do 30 na przykład. To będzie 55 minus 12. Czyli to jest 43 trzydzieste. W takim razie, no to będzie na pewno 1 przecinek, no i pytanie ile? Obliczmy sobie to szybko na kalkulatorze. 43 dzielone przez 30, 1,4333. Skoro mam zakodować cyfrę jedności, dwie pierwsze cyfry po przecinku, no to mamy tyle. I to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Omówiliśmy sobie podstawowe granice ciągów. Zapraszam Was oczywiście do kolejnych filmów. W kolejnym filmie skupimy się jeszcze także na granicach,
A już wnet zmierzymy się z szeregiem geometrycznym i na tym zakończymy sobie naszą przygodę z ciągami. Zapraszam Was oczywiście do filmów z analizy matematycznej, w której liczone są granice funkcji oraz zapraszam Was do filmiku teoretycznego po prostu z granic ciągów, w których omawiam definicje. Tutaj się na tym w ogóle nie skupiałam, ponieważ nie jest to w wymaganiach egzaminacyjnych. Zapraszam Was oczywiście do subskrypcji, lajkowania. Cześć!